Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie rankedy 2-2, a zrobimy to takim oto pięknym złotym fękiem, którego niestety już nie można kupić w sklepie. Jakby ktoś pytał, to generalnie koła oraz tutaj malowanie z pakietu Star Warsów. Przerwa na szybkie ogłoszenie. Już w tę sobotę, 27 maja, odbędą się finały turnieju Predator Games. Stream z Rocket League'owych rozgrywek będzie na moim kanale na Twitchu od godziny 11:30, a całe rozgrywki możecie zobaczyć na stronie predatorgames.pl. Podczas tej transmisji będziecie mieli okazję wziąć udział w konkursie, który jest organizowany pod patronatem PKO Banku Polskiego. W trakcie transmisji w losowych momentach pojawią się pytania, a waszym zadaniem będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania i przesłanie ich na adres kontakt@predatorgames.pl. Trzy osoby z najbardziej kreatywnymi odpowiedziami wygrają kolejno: komputer gamingowy, monitor oraz kartę graficzną. Tak więc widzimy się na streamie w sobotę o 11:30, a teraz wracamy do odcinka. Niestety nie nagrałem tego odcinka w momencie, kiedy ten pakiet był dostępny, czy tam generalnie też jakieś auto nie przetestowałem, no ale zwyczajnie potrzebowałem przerwę, chwilę od Rocketa. Teraz już wracamy, mam nadzieję, że będzie się grało mega dobrze i że z powrotem wrócą odcinki, będzie wszystko gituwa. Dobra, mamy chyba jakiegoś low SSL-a z tego co kojarzę. Udało się go wbić, mimo że tak jak mówię, w tym sezonie za bardzo nie grałem rankedów. I strzelamy pierwszą bramkę już w ten oto sposób. Dosyć losowy, muszę przyznać, się tam chyba przeciwnicy sfejkowali, może mieli jakiegoś ghost hita. Nasz teammate leci z piłką na ściankę. Ma dobrą okazję na bramkę. Dobra. O kurde, w ogóle nie wiem czemu, w sensie wiem czemu, przez to, że ten fenek jest złoty, to myślałem, że jestem w pomarańczowej drużynie i się przestraszyłem na chwilę. W sensie zdziwiłem się, że na quickchacie niebieski do mnie napisał na teamowym. Coś takiego. Dobra, teammate leci, to ja to zostawię. Tutaj jakiś blok. To nie leci w bramę, zabierzmy przeciwnikowi setę. Teammate sobie trochę słabo przyjął, ale powiedzmy, że jest pod kontrolą, ja tutaj trochę kupię czasu. Tutaj lekka przebitka. No i przeciwnik w opałach. Zobaczmy, co tu się stanie. Sobie przebiję przeciwnika i dostajemy demo. No i ogólnie to myślę, że taki po staremu jakby Progress League dzisiaj wleci. Poza tym, że gramy sobie tym oto... Nie wiem, mi się podoba nawet ten złoty fenek. Taki jest... Ja nie wiem, zawsze jakieś lubiłem złote autka w Rockecie. Ale poza tym to taki tryhard typowy, progres ligowy. Nie mam boost, nie trafiłem w setę, ale żyjemy. Teammate ma piłkę. On trochę będzie długo spadał, ale powinno być bezpiecznie. Przeciwnik nic nie zrobi. Teammate sobie przyjmuje. Tutaj stracił kontrolę. Zagrywa do cornera. To może być dobra wrzuta. Nie wiem, czy na to lecieć. Dobra, podlecę, kopnę to tylko w ściankę. Jakiś strzał w lewy corner i no i 2-0. No dobra, tutaj klasyczny follow na kickoffie. Raczej nie ma co kombinować i chyba mamy bramkę na 3-0. No nawet nie tyle bramkę na 3-0, co po prostu przeciwnicy się poddali. Jak dobrze pójdzie, to może 1900 wbijemy w tym filmie. W sumie tak, w poprzednich sezonach jak wbijałem SSL-a, to nawet nie za bardzo grałem rankedy. W sensie nie o tyle, że nie grałem rankedów, tylko na YouTubie nie grałem rankedów, więc może w tym sezonie to nieco zmienimy. No i dobra, spotkanie numer 2. Te same osoby w lobby, ale nasz teammate jest fenem i dostaliśmy jednego przeciwnika do teamu. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nasz nie ma boosta. Ja to sobie podlecę jakoś chase'ować go, żeby nic nie zrobił. Nasz ma łatwą piłkę. Polećmy na bloka tylko. Zbierzmy sobie setkę. Teammate'ik znowu wybija. Kurde, no znowu zrobił mi stacza. Słabo to zrobił. Tutaj sobie weźmy tą piłkę. Jakiś flip. Bloknął mnie, ale zbieramy setkę. Przeciwnik ma już tutaj low'a. Zebrał z mida niestety. Teammate, kurde, nie podoba mi się ten teammate, tak prawdę mówiąc. Jakby... Nie wiem. Wydaje mi się, że robi... Że generalnie mógłby robić lepiej rzeczy. Ale zdobywa bramkę na 1-0, więc nie ma co tutaj narzekać. Generalnie jak jest na tej randze, no to jakoś się tutaj dostał. I trzeba się z nim jakoś zgrywać. Warto się podostosowywać do teammate'a. Natomiast wiadomo, że z niektórymi się gra lepiej, a z niektórymi gorzej. Dobra, tutaj z fejkiem. Zbierzmy setę. Dobra, ja tutaj zbiorę sobie setę, ale spod własnej bramki może. Spróbujmy zdemować enemy. Nie udało się. Teammate'ik leci na jakiegoś aeriala. Zagramy do boku, żeby nie, kontra nie poszła. I blok, i pusta. Nie zdążył, dobra. Ja się tutaj na pełnej cofnę. Wybijamy do boku. On weźmie setę, ale powiedzmy, że jest git. Nasz próbuje zdemować. Low 50. Nie udało się przepchać. Nie wiem, czy zdążymy się cofnąć. Dobra, udało się. Fajnie by było zebrać setę. Jest seta.
I zostawmy tutaj teammate'owi. Kurde, nic nie widzę. On tak wziął piłkę, że nic z tego nie zrobi raczej. Dokładnie. Tutaj przebijemy jeszcze przeciwnika. Nie mam boosta, ale spróbujmy sobie jakoś go poczesować. I fejki, szybko do defa. Nie powinienem się tak bardzo oddalać od mojego teammate'a, bo trochę go osamotniłem w ataku, ale jakoś tak pojechałem po tą setkę. Ja go zdemuję, zostawmy mu piłkę. O kurde, znowu wylew leci. Ale jak widzimy, jest wszystko pod kontrolą. Dobra, kopnijmy sobie od sufitu. On to wybija do cornera, ale znowu nie będzie miał boosta ani kontroli. Kopniemy go? Nie udało się. Tutaj może być grol. Ja jakoś to lekko uderzę, bo oni będą pre-jumpowali mocne uderzenie. No i 2-0, fajna bramka. I z tego co widzę, to przeciwnicy znowu się szybko poddali. To samo lobby, myślę, że szybkie dwa mecze to przejdziemy jeszcze, zagramy jeszcze jedno dodatkowe spotkanie. Jak wygramy, to powinniśmy wbić tutaj na spokojnie 1900, więc będzie spoko. No i dobra, kolejne spotkanie, mecz numer 3, tym razem same inne osoby. Tak ogólnie, nie, no mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać, ale trochę ciężko mi się... W sensie mam lekko zatkany nos i ciężko mi się przez to mówi. Mam nadzieję, że nie wiem, jakoś... Nie ma tego nieprzyjemnie. Dobra, tutaj fliczek. Tutaj jakiś fake, przebitka. I open? Ej, ale ich ograliśmy w ogóle. Się dali zrobić w dwójkę, ładny outplay. Dobra, tak czy inaczej jedziemy do kickoffa. Ja sobie zostawię piłkę. Cofnijmy się na farposto z naszego teammate'a. On... Kurde... Dobra, dał się minąć. Ja zagram jakoś tak, żeby to móc jeszcze zblokować w razie czego. Kopnięty przeciwnik, zbierzemy sobie setkę. Jest w miarę bezpiecznie. Teammate jeszcze go puszuje. Ja to kopnę jak najwyżej, żeby on tego nie mógł łatwo przyjąć. Jak nie może skontrolować. O kurde, jaki wylew. Dobra, ale jest bezpiecznie. Dobra, było prawie bezpiecznie. Teammate sfejkował, ale na szczęście zauważyłem na czas. Zbierzmy sobie setkę. Tutaj bump enemy. Nawet nie musi być bumpa, bo teammate strzela bramkę na 2-0. Kurde, dawno nie nagrywałem tak samych rankedów, tak stricte. Ej, w ogóle nasz teammate ma 8 pingu, to on chyba z Holandii jest, czy tam... Może z Wielkiej Brytanii? Chyba w Holandii albo Wielkiej Brytanii są takie dobre pingi. Niskie opóźnienia. Dobra, tutaj jakaś podbitka. Mógłbym bumpować teraz przeciwnika i chyba powinienem, ale... Zwróciłem uwagę, że ten... Enemy jest po prostu daleko i odpuściłem. W sensie enemy, nasz teammate był daleko. Zagrajmy mu piłkę do tutaj na ściankę. On sobie ładnie kontroluje. Okej. Ja sobie jakiś zagram pod 50. On tego nie ma jak strzelić. Sobie poczekajmy może na dobrą wybitkę teammate'a. Jakieś demo też by nie zaszkodziło, ale miał to tutaj sobie kontroluje i dostał demo, on. O kurde, słabe 50, bardzo słabe 50. Ale nie tracimy gola. Miac to bardzo dobry tutaj 50 zrobił tym razem. Jeszcze się wylewam. Dobra, weźmy to, po prostu wybijmy jakoś do boku. Się wywaliłem lekko znowu, ale jest w miarę bezpiecznie, to jest kąt niegroźny. Zagramy naszemu teammate'owi do prawej ścianki. Ja tutaj z fejkiem polecę, nie będę na to skakał oczywiście. On jakiś strzał oddaje, no i niestety dobijają. Kurde, obawiam się, że nie będą robili jakiegoś Hiszpana. Ale nie zrobili, więc jest git. Przeciwnik zebrał setkę i ma piłkę w takiej sytuacji. No i 2-2 po kick-offie. Dobra, może teraz lepiej siędzie ten kick-off. O, bardzo dobrze siadł. Skopnę od sufitu po prostu, może nasz teammate będzie pierwszy. O kurde, nie trafił. Dobra, skoczę po prostu na pełnej. Oni nie mają też boosta, żeby szybko skontrować. Przynajmniej ten ziomek, co był na ziemi. Więc jest całkiem bezpiecznie. W sensie całkiem, stosunkowo. Dobra, kopnijmy do cornera, weźmy setkę i bump. Kolejny. Nie trafiłem przeciwnika, ale jesteśmy po prawej stronie na podanie gotowi. Teammate postanowił zagrać solówkę. Dobra, podlećmy tutaj na bloka znowu. I jakiś fake. Prosto do teammate'a. On tutaj ogrywa. Jakiś dobry strzał, no i mamy 3-2 na 25 sekund przed końcem. Ładnie tutaj teammate ograł tych przeciwników. Rami chyba nie miał już przyspieszenia, nawet na pewno z tego co widzę. Dobra, jedziemy. Kick-off wygrany, to może być gol od razu, ale nasz teammate dostał bump od Ramiego. Nie wierzę, że lekko go zahaczył, przez co nie ma bramki tak naprawdę i ten mecz jest dalej do przegrania, czy tam po prostu nierozstrzygnięty. Dobra. Jakieś 50. Niestety piłka mi spadła z dachu, więc nie za bardzo miałem jak to strzelić. Ja nie chciałem, żeby stracić przede wszystkim. Teammate ładnie zagrywa.
Ten tego no nie strzeli, sobie nie zrobił. O kurde. Ja pierdzielę, nice save typie. No nie strzeli, sobie nie zrobił. Naprawdę, to co ja zrobiłem w zerowej sekundzie? To było po te emocje, powiedzmy, że dymy chciałem zrobić na końcówkę. No ale udało się wygrać i zobaczmy, czy mamy 1900 wbite. Jest 1903 MMR-y, więc myślę, że taki fajny tutaj pułap na odcinek. Dajcie znać, czy chcecie w tym sezonie tak jeszcze, żeby pod koniec sezonu bardziej tutaj pogrindować, spróbować wbić nie wiem ile MMR-ów. No tak naprawdę tyle ja dam radę, spróbować zobaczyć na ilu się zatrzymam. Jak widzicie, no tutaj mechanicznie nie było jakoś świrowane, natomiast trójka gierki była całkiem niezła. W sumie wygraliśmy 3 na 3 spotkania. Nie jakoś gigawidowiskowo, no ale wygrana to wygrana. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam oczywiście do zostawienia suba i lajka. To by było na tyle. Elo, elo.